Moc energii, uśmiechnięte panie z kół gospodyń wiejskich, mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych, od dmuchawców i malowania twarzy po grille i występy artystyczne, a na deser gwiazda wieczoru, czyli zespół Topkę. Tak w jednym zdaniu można podsumować 25. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w gminie Działdowo. Cieszę się bardzo, że wiele osób tu przyjechało. Jesteśmy jeszcze przed koncertem, gdzie wystąpią Topki. Myślę, że to jest znana taka grupa w Polsce. Ja się bardzo cieszę, że jedna z tych uczestniczek występujących w tym zespole to jest mieszkanka gminy Działdowo. Ale chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy to przygotowali, bo bardzo dużo pracy to wymagało, te dni rodziny. Dziękuję moim pracownikom, ochotnikom z Ochotniczej Straży Pożarnej, ale wszystkim ludziom, którzy to przygotowali. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny to praktycznie tyle, ile samorząd województwa Warmii i Mazur. I dzisiaj, jak jesteśmy tutaj w gminie Działdowo, widać, że to ma sens. Widać, że zaangażowanie lokalne jest bardzo duże, dlatego chcę pogratulować panu wójtowi, całemu samorządowi gminy Działdowo, kołom gospodyń, strażakom, oświacie gminnej, wszystkim rodzinom z gminy Działdowo, bo naprawdę bawią się wspaniale, integrują, a przede wszystkim pokazują te wartości, które rodzinom naprawdę stawiają jak najlepszą opinię, czyli wymiar kulturalny, integracja wzajemna, no i takie poczucie obywatelskiego bycia we wspólnocie samorządowej. Dlatego widzę, że to, co rozpoczęliśmy, ma głębokie odbicie w terenie i będziemy na pewno kontynuowali Dni Rodziny na Warmii i Mazurach. Fantastycznie przygotowana impreza, bardzo duża frekwencja, a przede wszystkim bardzo dużo kół gospodyń, które wystawiały się ze swoimi produktami, wspaniale przygotowana kuchnia, bardzo szeroki zakres i taki usługowy, czyli to, co ludzie chętnie kupują, ale również to, co mogą nowego posmakować. I wręcz co taka impreza, to jestem zdziwiony, że tak wiele pomysłów mogą te panie mieć, że coraz nowe potrawy, coraz więcej czegoś nowego się pojawia, ale wszystko wiąże się z tradycją i z tym, co kiedyś podawano w naszych domach, tej kuchni polskiej, tej naszej rodzinnej. I to panie starają się kultywować. Dzięki temu myślę, że te smaki pozostaną w nas, pozostaną w naszych dzieciach, na naszych wnukach i to, co przekazujemy właśnie następnym pokoleniom. Z tego się bardzo cieszymy, bo takim właśnie głównym zadaniem kół gospodyń jest to, żeby tradycje i dobre możliwości, dobre rzeczy przekazywać kolejnym pokoleniom. Myślę, że taką marką w gminie Działdowo to są koła gospodyń, których w tej chwili jest 9, dzisiaj występuje 7. 5 z tych kół to są koła, które powstały w przeciągu 3 miesięcy. Dlatego szacunek dla nich, że się tak spięły i przyjechały. Potrawy fantastyczne. Myślę, że wszyscy będą na tej imprezie bardzo zadowoleni. Koła gospodyń wiejskich to ostatni czas, gdzie widzimy ogromny renesans. I tak jak tutaj mieliśmy koła gospodyń już doświadczone, kilkuletnie, kilkunastoletnie, ale mieliśmy też koła gospodyń, które liczyły kilka miesięcy. I myślę, że to ważne, że ten kunszt kulinarny, tą tradycję taką smaków i postępowania w obrębie takiej wspólnoty rodzinnej, a później samorządowej jest przekazywany. Granty marszałka, wsparcie od pana wójta stwarzają takie warunki, gdzie ta integracja wiejska jest coraz bardziej widoczna i coraz bardziej przysparza nam dużej radości, bo wszystko zaczyna się tutaj na miejscu, później jest w powiatach, później jest w regionie i w całej Polsce. Dlatego ta integracja i ta obecność kół gospodyń to też jedna wielka rodzina. Zabawa trwała do późnych nocnych godzin, a każdy z mieszkańców gminy Działdowo, niezależnie od wieku, znalazł tu coś dla siebie. 25. Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w gminie Działdowo uważamy za zakończone i już nie możemy doczekać się kolejnych. Wszyscy, bo wszyscy ręce w górę, wszyscy, absolutnie wszyscy. Tańcy mu też, bo mi też.
3, 2, 1, go! Ty chcesz złapać mnie na słowa, pozory, czułe gesty. No pięknie! To nie ja będę żałować, nie żałuj konsekwencji. Ty chcesz złapać mnie na słowa, pozory, czułe gesty. Lecz pokory wciąż ci brak. To nie ja będę żałować, nie żałuj konsekwencji. Jeden, trzy, twój czar, tak. Ty chcesz złapać mnie na słowa.